kulturze, która ma być bliżej ludzi, ma być bardziej dla miasta, dla mieszkańców, czy z mieszkańcami, może się nazywać głęboka. Raz, żebym chciał bardzo odzyskać, bo mam jakiś taki nawyk, który się pojawił na fali tego marketingu, tej promocyjności i innych, że to, co ambitne, to, co głębokie, to, co niestandardowe, nie jest dla ludzi, prawda? W cudzysłowie teraz mówię. To się tak jakoś medialnie utarło i zaczęliśmy naprawdę w to wierzyć, że te takie ważniejsze słowa dla nas to są zastrzeżone tylko dla jakichś wąskich kręgów, powiedzmy artystów czy ludzi elitarnej sztuki. A dla człowieka za trudne. Wydaje mi się, że jest odwrotnie. To znaczy w naszym rozumieniu kultury głębokiej to jest właśnie taka, która... Zapraszamy. Bardzo zapraszamy. Czekaj, ale... Kto jest czarną torebką, zapraszamy szczególnie. Która idzie bliżej ludzi, która jest razem z nimi robiona, która przede wszystkim traktuje ludzi na poważnie. To znaczy przestaje ich tylko łudzić fajerwerkami, jakimiś wyjątkowymi atrakcjami, to nazywać wyłącznie kulturą, jak i sztuką. Czyli poważnie traktuje ludzi w tym sensie, że jeżeli chce ich zaangażowania, jeżeli chce ich partycypacji, jak się to dzisiaj mówi, jeżeli chce robienia czegoś wspólnie, to nie na krótką metę, nie tylko jako fajerwerk, to jako coś długofalowego, coś, co jest dla nich szansą na współkreowanie, a nie tylko konsumowanie. Na przykład. No właśnie, jeżeli teraz będziemy mówili o laboratoriach, tak, prawda, że dzielnica staje się odniesieniem do działań Muzeum Współczesnego, tak jak bardzo wielu innych laboratoriów zauważysz, to, że jakby miejsce, kontekst, środowisko staje się bardzo ważnym punktem odniesienia do działań artystycznych i kulturowych. I to myślę jest ten też nowy aspekt pójścia bardziej w głąb pod powierzchnię. I wtedy już nam nie zacznie starczać tylko kilkudniowy festiwal na takim jednym czy drugim osiedlu, prawda? Tylko będziemy się pytali, jak przez cały rok kultywować sztukę. A to jest już zupełnie co innego. Znaleźć artystę, Janka muzykanta i go zaprowadzić do nowej Filharmonii Wrocławskiej. Czy chodzi o to, żeby ktoś tu sobie grał na fujarce i żeby to docenić? Ja mam tu, tak, ale ja mam tutaj taki, wiesz, pogląd kontrowersyjny i budujący bunt wszystkich profesjonalistów w sztuce różnych, akademicznych, ludzi z Akademii Sztuki, bo wydaje mi się, że Janko muzykant tkwi w każdym z nas. Że oczywiście można mówić o różnych talentach i ja jestem przeciwko robieniu takiej uspołecznionej kultury, która rezygnuje z poziomu artystycznego czy z kunsztu. To jest właśnie niepoważne traktowanie. Natomiast wierzę, że ten geniusz, każdy na inny sposób, ale w każdym z nas tkwi, więc pytanie, jak go wydobyć, jak wydobyć, wynurzyć z każdego, czy z możliwie wielu z nas Janka muzykanta, geniusz, talent, kreatywność, myślę, że jest ważną sprawą. Pani działalność pomiędzy sztuką a naszymi odbiorcami, to znaczy bardzo dużo działalności takiej aktywizującej odbiorców. I trzeci krąg to jest nasza debata społeczna. I poprzez ten trzeci krąg jakby stykamy się z otoczeniem, z zewnętrzem. I wszystkie te trzy elementy są w naszym muzeum równorzędne. Mimo, że jesteśmy normalnym muzeum, które zbiera kolekcje i robi ważne wystawy. Ale ta część interaktywna, że tak powiem, muzeum, w takim najbardziej społecznym sensie tego słowa, jest równorzędna z działalnością artystyczną. Tak, chciałem to tu, chyba jeszcze mówię. Tak, chciałem właśnie jeszcze raz powtórzyć, że no niestety dzisiaj się nie udało, bo to, co dzisiaj się zdarzyło pod przejściem, to wejście muzeum w przejście, nie ma nic wspólnego z tym, co Państwo mówią, z czym głęboko sympatyzuję. Otóż kramik muzeum stał na uboczu tutaj tego handlowego podziemia i całkowicie zapomniano o tym, że są tutaj ludzie, którzy sprzedają towar bez pozwoleń. Pozwolę dokończyć.
pani sprzedająca bieliznę była straszliwie zirytowana grupą, która chciała zrobić super performance, miała super naprawdę dobre chęci, ale chodziła i głośno krzyczała. Pani była tak zmęczona, że wcześniej skończyła pracę. No, najbardziej dramatyczna sytuacja była taka, w której Straż Miejska, ktoś zadzwonił po Straż Miejską i tutaj przyszła i bardzo sympatycznemu panu, który sprzedaje książki, wlepiła mandat 100 zł. Ja nie mówię tego w żaden sposób, żeby dowalić, żeby zniszczyć, tylko żeby właśnie pokazać i zapytać o to, jakie rzeczywiście konkretne działania są podejmowane po to, żeby dowiedzieć się, czego potrzebuje środowisko, czego potrzebuje środowisko Szczebina, bo na razie to był taki przeszczep kultury, która tutaj się nie przyjęła i skończyła się mandatem, który jest wyższy niż 3-tygodniowy utarg. To jest moje pytanie. Ja pozwolę sobie tobie odpowiedzieć na tą pierwszą część. My, domyślając się, że taka sytuacja może mieć miejsce, wczoraj przeszliśmy się po tunelu z ulotkami do każdej osoby handlującej tutaj, również do pana z książkami. Podeszliśmy, poinformowaliśmy, co tu się będzie wydarzało, o jakiej skali, licząc na to, że sam podejmie decyzję. Także to było tak, nie że my tu wpadamy, robimy zamęt, róbmy dym, a co się wydarzy, to już ich problem. Nie, jakby ta świadomość była. A czego miała dotyczyć decyzja? Czy przyjdzie, albo się to schowa? Jest, ale nie, to jest bardzo dziwna sytuacja. Ja tych panów widziałam i po prostu mam wrażenie, że zostali specjalnie nasłani. Właśnie dzisiaj, bo ja nigdy nie widzę tutaj strażników, a dzisiaj właśnie przyszli, nie wiem, po to, żeby posprzątać. Ktoś zadzwonił, tak. Żeby posprzątać tunel przed nami, nie wiem w jakim celu. Po prostu ja jestem tak samo zbulwersowana, tak? I po prostu zastanawiam się, kto po prostu, znaczy jak oni tutaj przyszli w ogóle dzisiaj. A ich tu nigdy nie ma. No, już rozumiem jakby koloryt i to, że pan sprzedaje książki. Dla mnie to jest fantastyczne, uwielbiam takie targi z książkami, ale to, że pan nie ma pozwolenia na handlowanie tych książek i to, że to ma być zarzut, że myśmy tu oczywiście rozmawiać i myśmy mu zrobili krzywdę, ten pan sam sobie zrobił krzywdę. Ja trochę nie rozumiem tej wypowiedzi tutaj, jeżeli zgadzamy się na tą na przykład akcję muzeum pod tytułem sprzedawanie towarów luksusowych, czyli taka animacja handlu ulicznego, z którym ja również głęboko sympatyzuję i na przykład taki handel jest okej, no ale jeżeli pan z książkami handluje i nie ma pozwolenia, to już nie jest okej, no to ja chciałbym poznać państwa zdanie. Ja bym chciał poznać państwa zdanie w takim razie na temat tego, czy ludzie powinni móc handlować w takich miejscach. No jeżeli to zdanie brzmi twierdzące, bo tak zrozumiałem tą akcję, to jakie jest państwa zdanie odnośnie polityki miasta, która przegoniła już jedno targowisko z niskich łąk, która przegania ludzi z Ruskiej handlujących skarpetkami z towarami mniej luksusowymi? To jest moje pytanie jeszcze, ostatnie już. Najpierw Magda Skowrońska, współautorka performansu Dobra Luksusowa. Ja chyba wcześniej rozmawiałam z Anetą o tym, że na dzień przed zeszliśmy do tunelu i rozmawialiśmy z ludźmi. Mówiliśmy, że będzie miała miejsce taka akcja, że jeśli czują, że dostaną mandat albo że wejdą w jakąś złą interakcję z prawem, to po prostu żeby, nie wiem, może poczułem, że nie chcą przychodzić, tak? Nie chcieliśmy też ich wyganiać z tego przejścia. Ja rozmawiałam tutaj, poznałam mnóstwo historii ludzi, którzy tutaj handlują właśnie poprzez akcje Dobra Luksusowe i mówią, że zazwyczaj się policja pojawia, ale nic im nie robi. Także to, że jeden pan dostał teraz mandat, to jest chyba jakiś ewenement. Pani, która handluje na końcu tunelu, mówi, że ona nie bierze na przykład dowodu i nic jej w ten sposób. To jest coś, o co powinniśmy walczyć. No. Mamy taki program, mamy takie laboratorium, które prowadzi Ola Wasilkowska, które się nazywa Baza, tak? I która będzie z artystami wspólnie pracowała, z ludźmi, którzy w tym przypadku na to odszedł w tym bazarze, ale też intencja jest tego, poza tym, że w Muzeum Współczesnym będzie później pokaz tej pracy i jakoś efekty tej pracy, ale nam chodzi o to, żeby miasto zrozumiało, że skoro to wpisujemy w Europejską Stolicę Kultury, skoro robimy tam przynajmniej jeszcze dodatkowe wartości, to że oni tego nie ruszą, że zaczną się tym również opiekować w tym sensie no, nie dawania takich mandatów, prawda, czy takich zmian, które by ten handel
trzymały przy życiu, prawda? Nie odsuwały od centrum też, nie wiem, no różnych takich rzeczy, które dla życia miasta, dla jego tkanki mi się wydają fundamentalne. No to jest bolesna historia, prawda? Dzisiaj powiedział. Żeby dało się odbierać sztukę, to sztuka musi wyluzować trochę też. I to napięcie, które jest w gildii sztuki, ściganie się z kolegami, bo to jest wielki wyścig z kolegami, we wszystkich profesjach, ale w profesjach artystycznych też, że ono musi troszkę się rozluźnić. Może to jest właśnie, ja trochę żałuję, że tutaj żadnych reakcji ludności nie było, bo ta ludność czasem nas stawia na ziemi z powrotem i przypomina nam, jak życie wygląda. Ja myślę, że dość tego gadania, prawda? Można się nawrócić do roboty.